Czterodniowy tydzień pracy w Niemczech. Rozpoczyna się największy eksperyment w historii kraju. Niemcy rozpoczynają największy w historii kraju projekt pilotażowy dotyczący czterodniowego tygodnia pracy. Od 21 września 2023 roku firmy w Niemczech mogą zgłaszać się do udziału w badaniu, które potrwa od lutego do grudnia 2024 roku. Proces będzie podobny do tego, który odbył się w Wielkiej Brytanii w 2022 roku, gdzie 61 firm skróciło czas pracy do 4 dni w tygodniu, ale utrzymały poziom produktywności i wypłacały pracownikom takie samo wynagrodzenie jak podczas 5-dniowego tygodnia pracy. Firmy, które zgłoszą się do wzięcia udziału w niemieckim badaniu na 2 miesiące przed jego rozpoczęciem, przejdą fazę planowania i wdrożenia, podczas której otrzymają wskazówki dotyczące organizacji zadań i metod komunikacji. Firmy mogą znaleźć indywidualne rozwiązania w zakresie skróconego tygodnia pracy. W ramach pilotażu w Wielkiej Brytanii większość przedsiębiorstw zdecydowała się na tydzień pracy trwający od poniedziałku do czwartku. W fazie drugiej przedsiębiorstwa wdrożą w życie czterodniowy tydzień pracy. Day Week opisuje ten model jako tzw. zasadę 100 na 80 na 100. 100% wynagrodzenia przy 80% godzin pracy i 100% wydajności. Pracownicy będą przez 6 miesięcy regularnie odpowiadać na kwestionariusze dotyczące wpływów skróconych godzin na ich produktywność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wyniki kwestionariuszy zostaną przeanalizowane przez Uniwersytecki Zespół Badawczy. Pilotaż w Wielkiej Brytanii wykazał, że 39% pracowników było mniej zestresowanych, a 71% z nich miało zmniejszony poziom wypalenia zawodowego. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.